Norbert, znasz przeciwnika. Jak myślisz, co będzie jakby kluczem do zwycięstwa w tej walce? Kluczem do zwycięstwa. Marek Matyja to jest dobry zawodnik. Boksowaliśmy już kilka razy na amatorstwie, ale nie ma co wracać do tamtych czasów, bo Marek zrobił ogromny postęp. Pamiętasz te walki? Pamiętam, tam boksowaliśmy chyba z 4 razy. 4 razy chyba wygrałem z nim. Łapaliśmy się na jakichś turniejach Grand Prix, czy innych takich ogólnopolskich zawodach. No co, no styl Marka się zmienił. Walczy teraz w wyższej kategorii, w półciężkiej. Na pewno jest silniejszy trochę fizycznie niż był w tamtym czasie. No ale ja naturalnie też ważę, tak jak o półciężkiej wagi. Limit mamy umówiony na 78 kg, także nie będę musiał zbijać, będę czuł się świeży. Na pewno no, myślę, że kluczem do zwycięstwa będzie, mam więcej tych zawodowych walk, większe doświadczenie w ringu. No będę szukał sposobu na niego. No i kurczę, no nie mogę powiedzieć, co będę robił, bo będzie przygotowany. To nie zdradzaj, ale pamiętasz. Ale no jakiś plan już tam w głowie ułożony jest, będzie trzeba go wyboksować i także no jesteśmy dobrej myśli, na pewno kurde damy dobrą walkę. Kurczę, to coś drgnęło. Pamiętasz, kilka dni temu rozmawialiśmy, nie wiedziałeś, czy będziesz boksował, kiedy i ten. A to popatrz, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Kurczę, no właśnie ten bokser to czyni cuda naprawdę. Może teraz popatrzmy w kamerę, powiedzmy, raz, dwa, trzy, oczy stają się ciężkie, tak? Tak jest. I jestem na walkę Mistrzostwa Świata. Życzę sobie z jakimś dobrym zawodnikiem. Dobrze, zobaczymy, co będzie dalej. W każdym razie powiedz, już jesteś w cyklu treningowym, trenujesz. Teraz widzieliśmy sparing. Jak się czujesz teraz w sparingach? No, czuję się bardzo dobrze. Kondycyjnie nie mam na co narzekać. Jestem dobrze przygotowany kondycyjnie. Brakuje mi jeszcze trochę luzu, za bardzo jeszcze trochę tak spinam się przy tych ciosach, chcę uderzyć na siłę, ale myślę, że to przyjdzie z czasem, to są dopiero zaczynamy, teraz skończyliśmy robić siłę, łapiemy ten luz, do walki mam miesiąc czasu, także to jest bardzo dużo czasu, że do 15 marca będzie wszystko już tak, jak powinno być. Dzisiaj 6 rund z Michałem Starbaum. Całkiem nieźle to wyglądało, zarówno z twojej strony, jak i jego, biorąc pod uwagę, że to jakby tak na dobrą sprawę jest początek. Dokładnie, tak jak powiedziałem, to jest dopiero początek, jest miesiąc czasu do walki, 6 rund, kurczę, no mogę wyjść i boksować od dechy do dechy praktycznie, no nie robi mi to żadnego tam wysiłku większego, już mam tyle tych szóstek nabitych, że myślę, że to też będzie jeden... Twój atut. Mój atut, że jestem doświadczony już w boksowaniu na tym dystansie, także no kurczę, no łapać tylko luz, świeżość i wychodzić boksować 15 marca. No powiedz, pamiętasz może z tych pojedynków z amatorstwa jeszcze, jak boksował, troszkę ja wiem, że zmienił styl, ale są jakieś pewne cechy charakterystyczne, których się jakby nie zmienia, wiesz o co mi chodzi, pamiętasz coś takiego, będzie ci to ułatwiało? No na pewno Marek jest ambitnym zawodnikiem, twardy zawodnik, idzie do przodu, nie boi się wymian, także pamiętam go jeszcze z tamtych czasów, też tak właśnie boksował, no i patrząc na jego ostatnie walki, ten styl się nie zmienił, trochę go też tam dopracował, polepszył. Także no kurde, no czeka nas fajna walka. No właśnie, tak wygląda, że teraz jakby jest bardziej pewny siebie nawet. No, może jest pewny siebie, no każdy jest pewny siebie, każdy kto wychodzi do ringu musi być pewny siebie, także no ja też jestem pewny siebie, że wygram tą walkę, on jest pewny tak samo, że wygra. No a to co będzie w ringu to wszystko zweryfikuje i zwycięzca będzie tylko jeden. No dokładnie. Powiedz, w tej chwili sparowałeś z Michałem Starbaum, z kim jeszcze będziecie sparowali? Ty między sobą, z Maćkiem Suleńskim? Jak to wygląda? Nie, z Maćkiem Suleńskim nie sparujemy, znam się już tyle lat, że kurze, moglibyśmy sparować z zamkniętymi oczami. Te sparingi nam praktycznie no, już nic nie dają. Trener Dmitruk powiedział, że od przyszłego tygodnia postaram się ściągnąć może kilku amatorów, takich półciężka waga, żeby z nimi sobie troszeczkę też poboksować. No na pewno jacyś tam będą się zmieniali ci sparing partnerzy. Na razie Michał przygotowuje się do walki 1 marca, także umawiamy się, pomagam mu też w sparingach. Ale to na pewno się zmieni. Jeszcze zostało dużo czasu. Myślę, że jeszcze będą inni sparring partnerzy. Dziękuję. Dzięki, pozdrawiam.